Dzisiaj zajmiemy się kopnięciem bocznym. Jest to dosyć trudna technika do opanowania, natomiast bardzo skuteczna i przydaje się wtedy, kiedy robimy kombinację kopnięć. Pierwsza faza, przenoszę się za ciałem do prawą. W tym wypadku nogę tylną będę kopał lewą. Kolano dam do tułowia. To jest tak. Przeniesienie ciężaru ciała. Raz. Noga. Dwa. I teraz skręcę się na nodze podporowej. Hop. Raz. Żeby być bokiem do przeciwnika. I w ostatnim momencie będę kopał. Trzy. Jeszcze raz. Przeniesienie ciężaru ciała na podporową. Podniesienie tej nogi. Raz. Skręt. Dwa. Żeby się ustawić bokiem do przeciwnika. Trzy. Skręt nogi podporowe i wprost nogi. Całości. Jakie są istotne elementy? Praca tej nogi. Zaczynam z takiej pozycji. W pierwszym momencie przestawię ją tak, na jakieś 30-40 stopni. Kiedy tą nogę już jestem ustawiony bokiem do przeciwnika, skręcę ją tak, żeby była w jednej linii z moim przeciwnikiem, w miejsce, które będę atakował. Czyli przenoszę, powiedzmy, jaką tak, to jakieś 150 stopni nogę do takiej pozycji. Ok, zobaczę sobie jeszcze raz. To tak na fazę, a w całości. Ok, na tarczę. Zobaczcie. Jeszcze jedna rzecz, poruszę się ciałem na to. Piętą. Nie podbiciem, tylko piętą. Zobaczcie. Prawa noga. Tylko z prawą nogą. Przede wszystkim muszę przenieść nogę prawą z tyłu do przodu. Trochę to dłużej trwa, ale jest większy zasięg. Zobaczcie. Pierwszy raz. I teraz z tej takiej dziwnej pozycji. Dwa kopy. Jeszcze raz. Raz. I dwa. I teraz z całością.